Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szalona Szynszyla, a to jest kolejny odcinek Tajemnic Simów. Na wstępie chciałam Was przeprosić za moją nieobecność na YouTubie. Odcinek, który oglądacie, miał planowo pojawić się około 2 tygodnie temu, jednak najpierw na tydzień przyjechali do mnie goście, a teraz kiedy to piszę, leżę z grypą w łóżku, a nagram to dopiero jak moje gardło dojdzie do siebie. Tak więc nie wiem dokładnie, kiedy ten odcinek będzie miał swoją premierę, ale już wiem, że będzie grubo opóźniony, za co jeszcze raz przepraszam. Muszę Wam powiedzieć, że tematy takie jak ten lubię najbardziej. Prosta obyczajówka mnie nudzi. Najciekawiej jest, jeśli mogę omówić jakieś morderstwo albo działalność istoty nadprzyrodzonej i nadnaturalnej. Czuję się wtedy, jakbym choć na chwilę dołączyła do Scully i Muldera w Archiwum X. Dzisiejszy odcinek to właśnie taki temat. Mamy trupa, mamy nocne życie w wielkim mieście, mamy wampiry, wiele wampirów, które prowadzą swoje małe wojenki. Na koniec mamy też romans, zazdrość i zło wcielone. Drodzy Państwo, poznajcie teraz historię śmierci Lotty Colano. W tym miejscu chciałabym też podziękować dla Niuchacza Serów, która na Facebooku opisała mi całą tę historię. Bez niej ten odcinek być może nigdy by nie powstał. A jeśli by powstał, to na pewno nie byłby taki ciekawy. Cała historia toczy się w Bridgeport, mieście pełnym gwiazd i ważnych osobistości. To miasto nigdy nie śpi. Zostało założone przez Ebenezera Alto na początku ubiegłego stulecia, zaś później przekształcono je w stolicę show biznesu. Jednak to miasto miało też swoją mroczną stronę. Miejsce, w którym życie toczy się praktycznie tylko późnym popołudniem i nocą, jest idealne dla pewnych zimnych krwiopijców, znanych szerzej jako wampiry. Przez ostatnie 100 lat najważniejszą wampirzycą w mieście była Elvira Slayer. Elvira jest bardzo mroczną i bardzo złą istotą. Jej pragnieniem życiowym jest zostać cesarzową zła. Wampirzyca mieszka w penthouse w centrum miasta. Według jej opisu jest równie czarująca, co nikczemna. Ale teraz jej pozycji w mieście zagroził napływ młodych wampirów. Elvira jest znana. Ma jedną gwiazdkę osobistości, zaś jej znajomymi są głównie wampiry oraz takie gwiazdy jak Matthew Humming, jeden z dwóch simów mieszkających w Bridgeport, który ma tych gwiazdek aż 5. Elvira ma też wrogów. Są nimi na przykład wampirzyca Jessica Talon oraz zmarła simka Lotta Colano. Miejsce wiecznego spoczynku Lotty jest dość dziwne. Nie została ona pochowana na cmentarzu miejskim, ani w przydomowym rodzinnym cmentarzyku. Lotta została pochowana przy miejskim klubie nocnym Plasma 501. Lokal ten jest bardzo ciekawy. Oprócz tego, że jest dość ekskluzywny, to skrywa ciekawą tajemnicę. Niedaleko grobu Lotty znajduje się tajne wejście do budynku. W długim, ciemnym korytarzu znajdują się ołtarze do spania dla wampirów. Poza tym do klubu wpuszcza się tylko VIP-ów i wampiry. Nagrobek Lotty wskazuje na to, że mimo młodego wieku udało jej się spełnić swoje pragnienie życiowe. Lotta zginęła w wyniku pożaru. Nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy morderstwo. Śledztwo w tym przypadku jest bardzo poszlakowe i gdyby nie Niuchacz Serów, to na wiele pomysłów bym nie wpadła. Zacznijmy więc może od pierwszego podejrzanego, a raczej pierwszej podejrzanej, czyli Elviry Slayer. Już samo jej nazwisko, Slayer, rzuca na nią pewne podejrzenia. Gdy weźmiemy też pod uwagę to, że Elvira oraz Lotta są wrogami, sprawa może wydać się jasna. Mamy też pewną poszlakę wskazującą na to, że w całą sprawę może być wplątana zazdrość oraz mężczyzna. Zarówno Lotta, jak i Elvira przyjaźnią się z pewnym simem wampirem, mianowicie Wladimirem Szlikiem. W jego opisie możemy przeczytać, że jest przystojnym łamaczem serc. Dobrze, postaram się w to uwierzyć. Przypuśćmy więc, że Vlad zabiegał o względy obu pań. Co jeśli zaprosił do plazmy Lottę, nie wiedząc, że przebywa tam Elvira i doprowadził tę wampirzycę do furii? Motyw zazdrości jest dość prawdopodobny, biorąc pod uwagę to, że grając tymi simami, aby przygotować się do odcinka, zauważyłam, że praktycznie od początku rozgrywki Vlad miał romantyczne pragnienia, których obiektem była właśnie Elvira. Sama Elvira też często do niego dzwoniła. W opisie Vlada możemy też przeczytać, że wampir bardzo skorzystał na długotrwałym związku z Elvirą. Jednak nie jestem pewna, czy chodzi o związek romantyczny.
Jak widać, oba wampiry są tylko przyjaciółmi, ale nie oszukujmy się, ta para wydaje się być dla siebie stworzona. Dwa bardzo potężne i bardzo złe wampiry. Dlaczego więc Elvira bała się rywalki? Być może dlatego, że Lotta była kimś dokładnie innym. Wygląd obu simek jest bardzo różny. Lotta jest naprawdę ładna jak na simkę z trójki. Nosi się elegancko i wydaje się bardzo delikatna, choć jednak trochę mroczna. Elvira zaś jest bardzo wyrazista i bardzo mroczna. Może obawiała się, że Vlad potrzebuje właśnie kogoś delikatniejszego. Nie wiem za to, czy Lotta była wampirzycą. Według Simspedii była, zaś według SimsWiki nie. W jednym akapicie została nawet określona jako nie wampir. Ja sama próbowałam to sprawdzić, ale zabrakło mi cierpliwości, żeby stworzyć Ambrozy i dać Lotcie nowe ciało. W zależności od tego, czy była wampirzycą, czy nie, ta historia byłaby diametralnie różna. Jeżeli Lotta była wampirzycą, to mogła zagrozić pozycji Elviry. Jeżeli była potężna, to mogła zdetronizować wampirzą królową Bridgeport. Przecież sam opis mówi o konflikcie pomiędzy starymi i nowymi wampirami. Lotta miała cechę charyzmatyczna. Może wokół niej zbierały się inne, nowe wampiry. Być może to w ten sposób zrodził się konflikt pomiędzy nią a Elvirą. Czy wiecie, jaki jest w naszej pięknej kulturze słowiańskiej sposób na zabicie wampira, czyli upiora? Otóż trzeba go spalić. Być może Elvira wykorzystała właśnie ten sposób, aby pozbyć się rywalki. I nawet nie musiała brudzić sobie tym rączek. Jedną z simów, którzy mają powiązania z Elvirą, jest Jessica Talon. Jessica również jest wampirzycą. Podobna jej postać jest nawiązaniem do serialu Czysta Krew. Elvira oraz Jessica się nie lubią. Najpewniej jest ona jedną z nowych wampirów, jednak nie to jest w niej najciekawsze. Najciekawsza jest jej cecha ukryta. Jessica jest piromanką. Simowie z tą ukrytą cechą są w stanie wywołać pożar w dowolnym miejscu. Sim rodzi się z taką cechą, jeżeli jego ojciec lub matka jest strażakiem. Możemy pomyśleć, że to Jessica zabiła Lottę. Być może zrobiła to za namową Elviry, ale możemy też założyć, że mogła działać w pojedynkę. Jednak jest to mniej prawdopodobne, ponieważ nic jej nie łączyło ze zmarłą. Oczywiście to mógł też być nieszczęśliwy wypadek. Co nie zmienia faktu, że Jessica oraz Elvira są naszymi głównymi podejrzanymi. Wróćmy jednak do Lotty. Jeżeli zaufamy SimsWiki i założymy, że Lotta nie była wampirzycą, wtedy sprawy mają się zupełnie inaczej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na jej ubiór. W tej duchowej wersji ciężko jest cokolwiek zobaczyć, więc teraz ożywię naszą simkę w Stwórz Sima. Zobaczcie, większość jej ubrań, pomimo że białych, ma jakiś mroczny akcent. Najczęściej są to czaszki. O jej ubraniu wierzchnim nie wspomnę, ponieważ zostało one dodane później, w dodatku 4 pory roku. To, co zobaczyliśmy, może nam sugerować, że Lotta, mimo tego, że była człowiekiem, była bardzo zainteresowana mrocznym życiem wielkiego miasta. W Bridgeport wampiry były kimś ważnym, elitą miasta, kimś, kogo się szanowało i kogo brano pod uwagę, podejmując najważniejsze decyzje. Lotta chciała zostać wampirzycą, dlatego postanowiła zaprzyjaźnić się z jakimś wampirem i poprosić go o przemianę. Wybór padł na Vlada. Być może oczarował Simkę, przecież w jego opisie można przeczytać, że jest tłamaczem serc. Niewiele Simek mogło się oprzeć jego wrodzonemu urokowi. Lotta była jedną z nich. Jednak akurat ją Vlad bardzo polubił. Stali się przyjaciółmi. Może spotykali się w plaźmie. Wampir wchodził tam bez problemu, jednak dla Lotty nie było to aż tak łatwe. Być może musiała przekupować wykidajów. Powoli dziewczyna upodabniała się do środowiska, w które chciała wkroczyć. Unikała światła słonecznego, aby zachować blady odcień skóry. Zaczęła też nosić ubrania, które według niej bardziej pasowały wampirom. Zapewne jej przyjaźń z Vladem nie podobała się Elvirze. Być może Lotta zabierała mu za dużo czasu. Być może Elvira bała się, że jej przyjaciela łączy z nią coś więcej. Nie wiadomo. Jedyne, co jest pewne, to to, że Lotta zginęła najprawdopodobniej w klubie nocnym Plazma 501 i została pochowana w malutkim ogródku przylegającym do Drapacza Chmur. Ostatnią moją hipotezą jest Lotta, pogromczyni wampirów. Być może Simka przyjaźniła się z Vladem i pewnego dnia dostrzegła jego przemianę. Była zła, że wampiry przemieniły jej przyjaciela i postanowiła się zemścić. Pewnego dnia zostawiła zasadzkę w klubie Plazma 501.
postanowiła zabić wszystkie wampiry w mieście za jednym, notabene, zamachem. Jednak to jej się nie udało i jedyną osobą, która poniosła śmierć w płomieniach, była ona sama. Żeby przedstawić sprawę do końca, muszę dodać jeszcze parę rzeczy, smaczków, o których napisała mi niuchacz serów oraz o tych, które wyczytałam z różnych źródeł. Po pierwsze, imię i nazwisko Lotty może mieć ukryte znaczenie. Nie mam tu oczywiście na myśli postaci Lotty z cierpień młodego Wertera, bo to się ma tu jak pięść do nosa. Tak na marginesie, to cierpienia młodego Wertera w liceum przyprawiły mnie o cierpienia i błagalne odliczanie stron z myślą, kiedy on sobie wreszcie palnie w łeb. I nawet tego nie potrafił zrobić porządnie. No, ale wróćmy do Lotty Kolano. W angielskiej wersji jej nazwisko brzmi Graves. Gdy przeczytamy szybko Lotta Graves, to te słowa mogą zabrzmieć jak Lot of Graves, wiele grobów. Poza tym Lotta mogła być nawiązaniem do szarej damy z Sim City. O tej postaci mówiłam już w odcinku o domu upadłych drzew. Teraz przypomnę tylko, że chodziło o kobietę, szarą damę, która zginęła w pożarze i od tej pory chroni Simowe dzieci przed śmiercią w płomieniach. Ostatnią rzeczą, jaką chcę wam przekazać, jest ciekawa konkluzja niuchacza serów. Twierdzi ona, że Lotta mogła być planowaną na kolejną po Belli Ćwir mroczną simową zagadkę. Jednak z powodu braku zainteresowania graczy jej historia nie została kontynuowana. Na tym zakończę ten odcinek. Sprawa, jak praktycznie wszystkie moje simowe dochodzenia, nie jest rozwiązana i taka być nie musi. A do wszystkich, którzy spinają się tym, że wymyślam różne teorie, te prawdopodobne i te całkowicie niemożliwe, powiem tylko, że no cóż, na tym od początku opiera się ta seria i muszę wam powiedzieć, że ja to naprawdę lubię. Takie wymyślanie historii. Polecam szczególnie, jak ktoś nie może zasnąć, a nie chce mu się czytać i oglądać. Wtedy nasz własny umysł dostarcza nam rozrywki. Wyobraźnia to naprawdę cenny skarb. A my w tym miejscu skończymy historię. Ankietę dotyczącą kolejnego odcinka macie w opisie. Jeżeli chcecie dodać swoje propozycje, to piszcie na mojego maila szynszyla.szalona@gmail.com. W opisie znajdziecie też linki do moich profili na Facebooku, Instagramie i mojego Snapchata. Będzie tam też link do grupy Tulacze Lucjanka. Życzę wszystkim uczniom miłego powrotu do szkoły, o ile tak się da. I dziękuję wam za pierwszy rok razem. Do zobaczenia! Garve. Kawaji Nash left. Wasn't dope.